szczęść Boże. Święto Bożego Narodzenia przypomina nam przyjście na świat Syna Bożego. Jest to wielkie wydarzenie. Od tego momentu liczą się lata przed narodzeniem Chrystusa i po narodzeniu Chrystusa. Pan Jezus przyszedł na ziemię w imieniu Trójcy Świętej, aby objawić nam wielką miłość, jaką Bóg ma do człowieka. Jedno jest naprawdę pewne, to, że Bóg nas kocha. Bóg pierwszy wiedział o naszym poczęciu i pierwszy nas otoczył swoją miłością. Dzisiaj dziękujemy Panu Jezusowi, że przyszedł na ziemię, aby pokazać nam drogę do prawdziwego szczęścia, jakie czeka każdego, kto Boga miłuje w niebie. Do tego nieba pielgrzymujemy przez ziemię, wypełniamy polecenie Ojca Świętego Franciszka, który w Krakowie powiedział: zejdź z kanapy, to znaczy odrzuć wygodne życie, a idź za Jezusem Chrystusem i w ciągu całego życia rzeźb swoją podobiznę do Pana Jezusa. Ojciec Święty przypomniał nam te słowa zapomniane: przepraszam, dziękuję, proszę. I to właśnie stosujmy teraz w naszym życiu, aby w rodzinie zapanował pokój, miłość, zgoda. Wszystkim kochanym duchowieniem życzę błogosławieństwa Bożego, zdrowia, radości i prawdziwego pokoju. Niech Jezus wszystkim błogosławi. Szczęść Boże.